Hej, jeśli pamiętacie z moich poprzednich odcinków, tej linku u góry, na temat doświetlania roślin, miałem u siebie w biurze taką trzyramienną lampę, która posiadała diody niebieskie, czerwone i UV. Sprawdziła się, także gorąco ją polecam. Ale jest to takie upierdliwe światło, jeśli powiedzmy się też przebywa przy takim oświetleniu, a że mam to w biurze i czasem muszę trochę dłużej zostać i tam zapala się to światło, to przeszkadza, więc teraz stwierdziłem, że spróbuję coś nowego i zamówiłem podobną wersję, tylko teraz czteroramienną, białych diod, które według producenta i opinii osób, które to kupiły, też mają pełen zakres, pełne spektrum światła dziennego i świecą białymi diodami. Także tutaj zdjęcie tego spektrum. No i będziemy teraz w najbliższym czasie testować tą lampę. Jest to trochę nowsza wersja, że timer jest na wyświetlaczu i nie ma trzech ustawień 3, 6 i 12 godzin w timerze, tylko można sobie ustawić od 5 minut do prawie 24 godzin. Także zaraz ją montuję i tam za jakiś czas znać, jaka jest różnica, jeśli chodzi o białe takie światło do roślin, a w drugiej stronie gdzie jest powiedzmy światło niebieskie i czerwone. Na dole jeszcze jest link do pewnego filmiku na YouTubie, który też mnie zaciekawił. Tam jest porównanie też tych dwóch lamp, także też polecam. Także za jakiś czas się odezwę, jakie są tego efekty. Pozdrawiam.